Otwieram 17. sesję Rady Gminy Biała Podlaska, na której serdecznie witam wójta gminy z kierownictwem urzędu. Witam serdecznie koleżanki, kolegów radnych. Witam media przybyłe na dzisiejszą sesję. Przedstawię proponowany porządek sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji, informacja z działalności wójta w okresie między sesjami, informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych, rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok, przeprowadzenie dyskusji nad nim, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi za 2019 rok, rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem wójta. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Chrudzie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości w Czosnówce. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Pulku. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Interpelacje, zapytanie radnych, wolne wnioski, zamknięcie obrad. Otwarcie sesji. 14 radnych mamy. Ustalenie porządku obrad. Czy jakieś inne są jeszcze propozycje przy porządku obrad? Nie widzę. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek został przyjęty. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. To protokół był wyłożony. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Dzień dobry, kłaniam się wszystkich. Pozwolicie państwo, że na siedząco, dobrze? Mogę na siedząco? Na siedząco. Ostatnia sesja odbyła się w maju i 10 bodajże maja i praca w tym okresie była ukierunkowana przede wszystkim na ze względu na taką trudną sytuację epidemiologiczną, ukierunkowana była na zabezpieczeniu działań mających na celu minimalizację tych społecznych i ekonomicznych skutków. Mówię tu o tym, że Urząd Gminy czynny jest cały czas, ale wprowadziliśmy ograniczenia osób do niego przybywających z zewnątrz. Także sprowadziliśmy kasę na parter, sprowadziliśmy stanowiska obsługi i zachowując tą taką elastyczną odległość, jedna osoba czy dwie osoby maksymalnie. Wprawdzie w tej chwili te wszystkie ograniczenia, zakazy i nakazy zostają już tak trochę poluzowywane. W związku z tym z dniem jutrzejszym otwieramy już podwoje dla całej gminy. Od jutra już wpuszczamy interesantów do całego budynku. To tak o tej epidemii i w tym ta epidemia też doprowadziła do tego, że ograniczyliśmy wszystkie uroczystości o charakterze masowym. Odwołaliśmy wszystkie i to te organizowane przez gminę, jak też organizowane przez gminny klub kultury. Chociażby było takie duże wydarzenie jak Gminny Dzień Samorządowca. Zawsze tradycyjnie spotykaliśmy się jako urząd gminy, jako radni, jako sołtysi i tam była taka integracja i mówiliśmy o samorządności, jak tu pójść do przodu. W tym roku żeśmy odwołali taką imprezę. Ja wystosowałem list gratulacyjny do wszystkich samorządowców. Mam
nadzieję, że do każdego radnego też taki trafił. Drugie takie ważne wydarzenie w tym okresie przypada Gminny Dzień Dziecka. Zawsze był organizowany 1 czerwca nie tylko w jednej miejscowości, ale tak co najmniej w 6 miejscowościach była ta uroczystość Gminnego Dnia Dziecka. Też żeśmy odwołali taki zlot. Też wysłaliśmy list gratulacyjny do dzieci i moja wizyta z panią sekretarz i z panem przewodniczącym ograniczyła się tylko do wizyty w przedszkolu i w tym przedszkolu żeśmy tam zanieśli książeczki, tak można powiedzieć. Zanieśliśmy książeczki, czyli prezenty. Nie cukierki, a książeczki. Także z tych dużych imprez żeśmy się wycofali. W tym okresie od maja do dnia dzisiejszego były też wyjazdy 3-krotne do Urzędu Marszałkowskiego, ale jechałem tam z przyjemnością, ponieważ było podpisywanie umów o środki finansowe zewnętrzne. Przypomnę Fundusz Dróg Samorządowych, FOGR czy OZE. A jeszcze jedno zdanie do zakończenia roku szkolnego, że też impreza była zawsze taka integracyjna. Wołaliśmy na zakończenie roku gminnego, gminne zakończenie roku szkolnego. Wołaliśmy wszystkich uzdolnionych uczniów, a uzdolnieni uczniowie to powyżej 5, średnia powyżej 5. I tam był taki zwyczaj, że zapraszaliśmy rodziców tych uczniów, wręczaliśmy złote pióra za wyniki w nauce i diamentowe pióra. Diamentowe to wówczas, kiedy już 2 lub 3 razy po kolei pod rząd było złote pióro, więc 3. pióro to jest diamentowe. Przypomnę tylko, że w tym roku złote pióra otrzymało 32 uczniów, a tych diamentowych 5. Jeżeli już jestem przy tej oświacie kochanej, to oczywiście systematycznie non-stop trwa analiza stanu oświaty w gminie. Prace trwają. Komisja, która została powołana przeze mnie, mam na myśli tutaj panią Grażynę od oświaty, pana Adama Olesiuka, zastępcę, i skarbnika Krzysztofa Radzikowskiego. Oni tam wertują, jak zminimalizować koszty w oświacie. Myślę, że ten temat to będzie się trochę nad tym trzeba popracować, żeby z tym wyjść. O oświacie moglibyśmy mówić bardzo długo, ale powiem tylko 3 zdaniami, że analizując koszty, to na przykładzie całego kraju, ale i w naszej gminie, po prostu subwencja oświatowa jest za mała. Za mała. W związku z tym, żeby utrzymać ten rytm w szkołach, utrzymać całą oświatę gminną, tak jak ją mamy zaplanowaną, z własnego budżetu dokładamy 12 milionów złotych. Mnie ktoś kiedyś zaczepił i powiedział, no to trzeba polikwidować szkoły. No ale to tak dobrze tylko powiedzieć z boku, nie odpowiadając za nic, że polikwidować szkoły i te 12 milionów przeznaczyć na coś innego. To dobrze powiedzieć. Natomiast trudniej jest to wykonać i ta komisja, która jest gminna, powołana do tego celu, właśnie ma za zadanie taki stworzyć, jakbym powiedział, raport o stanie oświaty gminnej i wówczas ten raport będziemy przedstawiać na Radzie Gminy i będziemy się zastanawiać, co robić dalej z tą naszą oświatą. Nie chcę rozwijać dalej tego tematu. Przejdę w tym czasie do innych prac, co robiliśmy w tym czasie. A w tym czasie przede wszystkim rozstrzygnęliśmy kilka przetargów. Rozstrzygnęliśmy przetarg
z pieniędzy, które wcześniej mówiłem, że jeździłem podpisywać do Urzędu Marszałkowskiego i powiem Państwu, że z 4 miliony 100 tysięcy żeśmy zdobyli tych pieniędzy na drogi i zamiast ogłosić jeden globalny przetarg, myśmy rozpisali to na zadania, bo była tam, przypomnę, 1200 kilometrów drogi asfaltowej, 3 kilometry chodnika, odwodnienia. Rozpisaliśmy to na poszczególne zadania, na 4 zadania. I może powiem tak, że w stosunku do naszych kosztorysów i zabezpieczonych pieniążków oferty się zmieściły. Co bardzo mnie cieszy, po raz pierwszy w historii oferty na budowę kilometra drogi zostały, zmieściły się w pieniądzach, które mamy zabezpieczone. Nie trzeba ani dokładać, ani przerzucać, unieważniać przetargów. Zmieściliśmy się. I tak przedstawię Państwu pokrótce, że chodniki i zjazdy przy drodze gminnej, mówimy tu o Słowacinku Starym i Porosiukach, tak jak mówiłem, 3 kilometry. Mieliśmy trzech oferentów, gdzie gdzie mieliśmy zabezpieczonych 2 200 000 na to zadanie. Firma przyjęła pomerdał. I słabe oświetlenia mam tutaj. I w tym zadaniu jest za 1 764 000. Czyli mamy oszczędności. Mamy z 2 200 000 na 1 764 000. Pozostałe oferty były oczywiście dużo większe. Kanalizacja deszczowa w systemie retencji i rozsączania wygrała firma z Konstantynowa. Wygrała firma z Konstantynowa. Kamidek jakaś, firma Kamidek. Ty może mnie nie poprawiaj, dobrze? Kanalizacja deszczowa, drugi przetarg. Kanalizacja deszczowa w systemie retencji rozsączania w ciągu drogi gminnej na Poroszukach, tam osiedle, na górce, tam zawsze się problem robi przy opadach deszczu. Wygrała firma Budomex. Podawać ceny? Firma Budomex, też było 2 oferty. I teraz ta droga gminna, o którą tak mocno żeśmy walczyli, bardzo mocno żeśmy walczyli. Mówimy tutaj w dalszym ciągu ze Słowacinka Nowego do Styżyńca. Tam jest 200 km. Dlaczego tak żeśmy walczyli? Bo tą drogą zaczęły jeździć wszystkie pojazdy, nie tylko osobowe, ale ciężarowe i tyry, jak coś się działo na krajówce. Jakakolwiek zatrzymanie ruchu na krajówce, to był objazd właśnie tędy przez Słowacinek. I to było utrapienie. Droga nieutwardzona, rozjeżdżone kolejny po kolana. I bardzo nam zależało, żeby ta droga weszła do realizacji. Jest, weszła, wygrała firma Tredom, czyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Za 1 155 000 i zmieścili się w naszym zabezpieczeniu w środki. Trzeci przetarg dotyczył, czego on dotyczył? Trzeci przetarg dotyczył odwodnienia drogi gminnej z przebudową drogi w samym Styżyńcu, w samej miejscowości Styżyniec.
Też żeśmy przeprowadzili przetarg, rozstrzygnęli przetarg i zadanie do wykonania. Firma, jaka to firma? Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sidorskiej, PRD. Także, że pierwsze zadanie za 2 190 000, drugie za 140 000, trzecie za 120 000, czwarte zadania za 230 000. W międzyczasie powiem, że nie w międzyczasie, tylko jeszcze kolejny przetarg. Tak, tak, tylko mam tu materiały, które po kolei mam ułożone, ale zacząłem już się gdzieś kolejny przetarg dotyczył rozstrzygnięcia budowy drogi w Czosnówce na ulicy Lipowej. Było trzech oferentów, trzy oferty. Najtańsza oferta złożona przez Tredrom Harasimów Spółka Jawna i budujemy drogę w Jaźwina. Zmieścili się w cenie w Czosnówka. Zmieściliśmy się w cenie, która była zabezpieczona. Powiem także, że w międzyczasie została ostatni odcinek wybudowania drogi do Jaźwin. Jaźwiny już mają okno na świat. Wybudowana droga do Jaźwin 1300 metrów za 1 184 000, czyli prawie za 1 200 000. I ta droga, która długo była oczekiwana przez mieszkańców, stała się rzeczywistością. Jest to droga powiatowa do spółki, po 50% powiat i gmina. Z powiatem nam się dobrze współpracuje. Te drogi, które są przeznaczane do wspólnej budowy, są zawsze uwzględniane. Ulica Lipowa. Kolejne rzeczy pragnę poinformować, że złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji z projektu Zdalna Szkoła i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 105 000 zł. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiono 54 laptopy, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów uczęszczających do szkół, na szkół znajdujących się na naszym terenie. I tu trzeba podkreślić, że wkład własny zerowy, czyli taki ładny prezent za 105 000 zł. Też z Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmy też pomoc na zajęcia dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych. Wystąpiła tutaj szkoła Sasuwacinka Starego, szkoła Zortela Książęcego, Cicibur i Sfory. Wniosek prawie na 500 000 zł, 497 210, przy wkładzie własnym zerowym, też trafia do nas, do gminy. Mniejszy taki projekcik jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Tu już od wojewody otrzymaliśmy 36 000 przy własnym wkładzie zerowym. Jesteśmy teraz w trakcie podpisywania z mieszkańcami umów na montaż instalacji solarnych OZE. Podpisano już jest kilkaset umów. Pracownicy zapraszają mieszkańców telefonicznie do podpisywania umów. Mamy utworzone biuro pod numerem 4 i tam to zadanie jest realizowane.
Powiem jeszcze też, że oświaty, do kuratorium oświaty, program Aktywna Tablica. No i jeszcze jeden mały projekcik z czytelnictwa, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trzy szkoły: Grabanów, Wrócław, Łacinek Stary. Dotacja, no nie za wielka, 20 tysięcy na zakup nowości, na zakup nowości wydawniczych. W tym omawianym okresie, który jest od sesji do sesji, z działu Wydziału Podatkowego wydano 172 zaświadczenia z ewidencji podatkowej. Tutaj do wszystkich jednostek, do KRUS-u, do banków, do MOPS-u. Zaktualizowano 180 kart podatkowych gospodarstw rolnych. Wpłynęło 13 wniosków o umorzenie podatku w związku z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców przez pandemię, ale tutaj żeśmy podjęli na ostatniej sesji, że zawieszamy jakby do września tą sprawę. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak mówię o zawieszeniu, to był zawieszony Fundusz Sołecki. Było troszeczkę niezadowolenia, ale pragnę poinformować Szanowną Radę, że Fundusz Sołecki działa znowu. Działa. Podjęliśmy decyzję, raz przekazane pieniądze sołectwu, niech będą zrealizowane do końca. Z Wydziału Rolnego mamy dużo zadań. Tutaj są te decyzje środowiskowe i taka jedna decyzja środowiskowa jest bardzo prowadzona od dawna. Mówię tu o decyzji o kurnikach na Wilczynie. Ona miała być rozpatrzona do... Na razie też żeśmy ją odwołali ze względu na skomplikowaną sprawę. Taka sama procedura jest prowadzona przy budowie fermy trzody chlewnej w obsadzie 6256 stanowisk dla tuczników w Worońcu. To jest kolejna próba już budowy chlewni w Worońcu. Zaznaczam, że już tam jest jedna chlewnia w samym środku i jest projekt o następną. Jest taki projekcik. Tutaj mieszkańcy mówią wyraźnie weto. Pani Sołtys złożyła w imieniu mieszkańców sprzeciw. Myśmy to zaakceptowali i przysłaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Może nie będę tak szczegółowo tutaj omawiać tych wszystkich decyzji środowiskowych, bo to decyzje też odnośnie fotowoltaiki. Jest taki teraz pęd na tą fotowoltaikę i na te fermy takie, nie tylko na instalacja na dachach, ale też w terenie. Zaczyna być coraz więcej wniosków i to mogę Państwu powiedzieć, że nie nasi tu przedsiębiorcy czy mieszkańcy, tylko z Polski firmy i instytucje chcą tutaj robić fotowoltaikę. Też to mamy w procedurze. Nasz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czosnówce przyjmuje bezpłatnie od rolników z terenu gminy folię rolniczą, siatkę i sznurek do wijania balotów, pakowania po nawozach. I tutaj mówię to po to, żeby powiedzieć, że działamy. Był problem, bo te wszystkie rzeczy były dopychane do odpadów komunalnych i był zgrzyt na tym punkcie. Teraz rolnicy mogą już te rzeczy oddawać za darmo do naszego GZK, a my na ten cel pozyskaliśmy pieniądze z ochrony środowiska. To rzeczywiście powiem, że to jest ku zadowoleniu tych dużych rolników. Ci duży rolnicy mówią, no nareszcie.
nareszcie mogą coś. Pomimo pandemii dalej ludzie przeznaczają działki w miejscowym planie zagospodarowania pod inwestycje. Bez przerwy coś dzielą. Mnóstwo tych postępowań. No jeszcze może tylko dopowiem, że w tym czasie cały czas nadzorujemy termomodernizację pałacu w Wilczynie. Pałacu, dworku w Wilczynie. Mamy tam umowę, jak pamiętacie Państwo radni, i pozyskane środki unijne, 85% wartości zamówienia, reszta wkład własny. Musimy tam być non-stop przy tej termoizolacji, bo jak mówiliśmy o przetargach, to te przetargi wygrają firmy o różnej kondycji i o różnym zapleczu kadrowym. No i właśnie tu się nam chyba trafiło, że inspektor nadzoru musi tam być na bieżąco. Nie wiem, czym to się skończy. Rozpoczął się, jakby to nazwać, drugi etap rozbudowy szkoły w Grabanowie. Też zmieniła się w międzyczasie. Stan surowy robiła inna firma, wykończenia robi inna firma. No cóż, przetargi. Oczywiście leje teraz z nieba deszczyk, ale my wcześniej nie żałowaliśmy środków na roboty ziemne. Mówię tu o remoncie dróg gruntowych i równiarką. Już żeśmy o wartości 160 tysięcy wykonali tych remontów, plus uruchomiliśmy już kruszywo na drogi nieutwarcone. No tak, to już to mówiłem. To też już mówiłem. Tu cała oświata w szczegółach. Powiem może tylko jeszcze o jednym zadaniu, które w tym czasie między sesjami żeśmy robili. Że pracowaliśmy nad raportem o stanie gminy. I raport i sprawozdanie. I dzisiaj będzie on procedowany w trakcie trwania tej sesji. Raport zawiera ponad 100 stron o stanie gminy i jest to, powiem, praca kolektywna. Wszystkie poszczególne wydziały przedstawiały, opracowywały według swoich zagadnień. Zbiórówkę zrobił z tego Konrad, który dzisiaj będzie prezentował raport. To duża praca, dużo wysiłku. Oczywiście w międzyczasie jeszcze odbyły się komisje. Komisja rewizyjna dwukrotnie się spotkała. Raz we własnym zakresie, uszczegółowiony plan pracy i drugi raz komisja rewizyjna, która rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, jak też podjęła uchwałę do RIO o przyjęciu tego sprawozdania i udzieleniu absolutorium wójtowi. RIO odpowiedziało pozytywnie. Dzisiaj też to będzie w dalszej części procedowane. Nie wiem, czy jeszcze... Nie będę wracał do spraw, które mamy z interwencji, różnych interwencji, spraw, żeśmy też tym się zajmowali między sesjami. Myślę, że ten czas, pomimo trudności z pandemią, został wykorzystany dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo wójtowi za obszerne sprawozdanie. Teraz przechodzimy do punktu.
Na tym cmentarzu dzieją się rzeczy straszne. Pije się wódkę, stawia się na krzyżmach kieliszki, zaśmieca się to. Ludzie z Wólki Plebańskiej proszą, ogrodźcie to chociaż, zmiłujcie się. Tak nie wolno, toż ci ludzie kiedyś tam mieszkali, żyli. Także, panie wójcie, z tej strony jest moich mieszkańców prośba, żeby chociaż siatką, to nie kosztuje wiele, pokażmy, że szanujemy ludzi, którzy już nie żyją, którzy tu mieszkali, żyli i wszystkie. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Ja chcę powiedzieć jedno zdanie konkretne w tym temacie. Tak jak pan radny zauważył, ta działka została przekazana parafii prawosławnej. I my teraz jako gmina nie jesteśmy właścicielami tej działki. I środki jakiekolwiek bym chciał tam przeznaczyć, to ja nie mogę przeznaczyć na nie swoje, bo to już jest nie moje. Mówiąc o gminie jako nie moje, jako gminie nie jest to teren gminy, środków na to przeznaczać nie można. Ale panie Stefanie, pragnę poinformować, że bez zbędnej zwłoki spotkam się z proboszczem tej parafii i na pewno oprócz tego, że się spotkam, to wystąpię na piśmie, że ta sprawa powinna być załatwiona w inny sposób. Ja osobiście pójdę do proboszcza z pismem, żebym ja potem przed radą mógł się wytłumaczyć, że proszę, byłem. Jeszcze chciałem wspomnieć, że przy tamtym proboszczu, proboszcz mówi, że jeśli ja tego nie chciało. A następna sprawa, panie wójcie, zaoszczędziliśmy środki na domu służby. I prośba jest mieszkańców Wólki Plebańskiej, żeby chociaż... I prośba jest mieszkańców Wólki Plebańskiej i nie tylko, żeby chociaż jeden kurs czerwonego autobusu do Wólki Plebańskiej w tygodniu puścić. Z tego względu, że po prostu, no, jak ja widzę rano puste autobusy, sobota, niedziela, które kursują w Białej Podlaskiej, to mnie normalnie... Ale ja przepraszam. Niedobrze się robi. Nie, ja przepraszam najmocniej, bo to jest prośba, to nie jest jakie, bo my chcemy, bo my się... Tylko zwracają się ludzie, a ja to widzę, co się dzieje. My pieniądze dokładamy do tych autobusów. I płacimy za co? Za pusty wozokilometr. Stefan, to nie jest ten moment na te pytania, to jest zapytanie, wolne wnioski będą później, panie przewodniczący, przystępujemy do punktu 6, rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019. Proszę o krótką przedstawienie przez Konrada. Proszę bardzo, daję głos. Jest zielone. Tak, słychać mnie? Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, szanowna rado. Dzień dobry wszystkim mediom. Przyszedł mi zaszczyt przedstawienia raportu o stanie gminy Biała Podlaska za rok 2019. Jest to dosyć nowa instytucja, która ma za zadanie przedstawienie tego, co się w gminie, tak kolokwialnie rzecz ujmując, dzieje. To jest jedno z zadań raportu o stanie gminy. Natomiast drugie zadanie to zwiększenie kontroli szanownych państwa, czyli radnych, nad tym właśnie, co się w urzędzie i w gminie całej dzieje. Radni dostali już jakiś czas temu ten raport o stanie gminy i mamy, czy są dwa wyjścia, albo czytamy to wszyscy razem, 100 stron, czyli bardzo obszerny dokument, chociaż mam nadzieję, że radnym zależy na gminie i każdy z radnych już zapoznał się z tym raportem. No i drugie wyjście jest takie, że przygotowałem tutaj krótką prezentację zawierającą najważniejsze rzeczy dotyczące raportu. No i chciałbym, żebyśmy się na tej prezentacji skupili. Czy mam zgodę radnych, żebyśmy właśnie w ten sposób, tak jak tutaj pan przewodniczący radził, krótki i treściwy, mam nadzieję. Dobrze. Pozwolicie państwo, że usiądę, tak?
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa ustawy o samorządzie gminnym i raport, tak jak już wspomnieliśmy, obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy Biała Podlaska w 2019 roku. No i co najważniejsze, czy co bardzo ważne, konsekwencją przedstawienia raportu o stanie gminy jest obowiązek podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia wójtowi wotum zaufania. Obszary, które tutaj dzisiaj szybciutko poruszymy, charakterystyka gminy, budżet, sytuacja finansowa gminy, gospodarka komunalna, nieruchomości, drogi, ochrona środowiska, transport publiczny, oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura, promocja, współpraca z organizacjami, sport i turystyka, bezpieczeństwo, konsultacje społeczne przeprowadzone w 2019 roku, udział gminy w stowarzyszeniach, związkach partnerskich, pozyskane fundusze zewnętrzne. Charakterystyka gminy, no nie będziemy się tutaj na tym rozwodzić. Co godne podkreślenia, tak jak było w poprzednim roku, tak i w roku 2019 przybywa nas ciągle. Mimo że przyrost naturalny jest ujemny, mieszkańców jest coraz więcej, wniosek nasuwa się taki, że mimo iż przyrost jest właśnie ujemny, to ludzie chętnie się tutaj osiedlają, budują, stąd też ta liczba mieszkańców naszej gminy ciągle wzrasta. Budżet, już na pewno znany Państwu. Wyniki wykonania budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2019 przedstawiają się następująco. Dochody 68 344 170 zł 96 groszy. To jest 98,64% planu. W tym dochody bieżące 64 436 822 zł 19 groszy. Majątkowe 3 907 348 zł 77 groszy. Wydatki 60 milionów, to jest 91,29% planu. W tym wydatki bieżące blisko 57 milionów złotych. Majątkowe ponad 3 miliony złotych. Wynik wykonania budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 8 milionów złotych, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek 3 445 tysięcy oraz na pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury 50 tysięcy złotych. W 2019 roku nie zaciągano zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. Wskaźnik obsługi długu wynosi ponad 19%. Taki wykres przedstawiający wizualnie udział procentowy jednostek gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków. No widzimy tutaj największa pozycja Gminny Ośrodek Kultury, potem Urząd Gminy, następnie Szkoła Podstawowa, no generalnie Szkoły Podstawowe. Najwięcej pożera, kolokwialnie rzecz ujmując, Szkoła Podstawowa w Słacinku Starym, potem Szkoła Podstawowa w Sforach, Cicibór, Boskrzenice Duże, Grabanów. Kolejny punkt raportu. Gdyby ktoś chciał o coś zapytać, to proszę w trakcie. Mhm. Moment. Chodzi mi tylko, co znaczy udział procentowy w wydatkach, bo tak rozumiem, że szkoły to jest udział, to są koszty szkoły, tak? Czyli pensje, tyle ile płacimy za szkoły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to są wydatki na te wszystkie programy pomocowe, tak? Tam jest 38%, a Urząd Gminy jest 32%, prawie 33%, 19 milionów. Na co są pieniądze? Są też inwestycje, wszystko, co jest z tym zawarte w tej kwocie? Tak dla klaryfikacji chciałem się dowiedzieć. Czy ja tutaj mógłbym odesłać do pana Krzysztofa Radzikowskiego, skarbnika? Już odpowiadam na to pytanie. Tak jak jest zatytułowana tabelka, to jest udział wszystkich wydatków danej jednostki w wydatkach ogółem gminy. Czyli są to wszystkie wydatki i zlecone, i własne, i inwestycyjne, i majątkowe, i dotacje. Wszystkie wydatki w wydatkach ogółem. Kolejny punkt to gospodarka komunalna, gospodarka nieruchomościami. Gospodarka nieruchomościami gminnymi wynika z bieżącej analizy potrzeb i racjonalnej gospodarki tym zasobem.
W raporcie, tym, który Państwo otrzymaliście, znajdują się szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego, zarówno w układzie tabelarycznym, w rozbiciu na konkretne kategorie, jak i opisowym. Skupimy się może na wartości tego majątku. Wartość brutto środków trwałych wynosi 105 767 874 zł i 80 groszy, a netto 75 119 645 zł i 88 groszy. To jest załącznik numer 2 w raporcie o stanie gminy. Ponadto należy zaznaczyć, zwrócić uwagę, że wartość majątku gminy zwiększyła się o zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 969 380 zł 46 groszy dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej. Posiadanych 310 197 udziałów na kwotę 15 milionów 509 tysięcy w jednoosobowej spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy, czyli Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce. Wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 305 083 zł 91 groszy. Składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kwotę 5 milionów ponad umorzonych w 100%. Księgozbiorów o kwotę 953 048 zł, także umorzonych w 100%. Materiałów o kwocie 165 413 zł. Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 129 308 333 zł i 3 grosze brutto, 91 milionów, ponad 91 milionów netto. Na dzień 31 grudnia powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 688 hektarów, zaś na koniec roku sprawozdawczego 689 hektarów ponad, czyli w ciągu 2019 powierzchnia gruntów zwiększyła się o ponad 2 hektary i zmniejszyła się o niecałe też 2 hektary, hektar 8,8213. Struktura nieruchomości gruntowych. Grunty orne 48 hektarów, łąki pastwiska 22 hektary, no każdy się chyba z tym zapoznał, nie jest to coś szczególnego, przedstawione jest to też jeszcze w postaci wykresu, więc najwięcej gruntów jest pod drogami, największe pole. Wysokość uzyskanych dochodów z majątku gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2019, kwota w złotych. Dochody z najmu lokali, mamy ponad 40 tysięcy złotych. Najwięcej mamy tutaj dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i opłat za zajęcie pasa drogowego. Ogółem wartość uzyskanych dochodów z majątku gminy Biała Podlaska to 344 557 zł. Transport publiczny, który tutaj dzisiaj już był podnoszony na mocy porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego. Gmina Biała Podlaska powierzyła, a Gmina Miejska przyjęła do realizacji zadanie w postaci organizacji transportu, między innymi też na terenie Gminy Biała Podlaska. Rocznie wykonujemy na terenie gminy od 113 500 km do 113 700 km wozokilometrów, co miesięcznie daje około 9475 wozokilometrów. To oczywiście no, mnożymy przez stawkę, która w 2019 roku wynosiła 4,33 zł za wozokilometr, a więc koszty roczne transportu miejskiego, autobusowego na terenie naszej gminy to blisko 500 000 zł. Miejscowości, które są obecnie obsługiwane, to Sowacinek Stary, Sowacinek Nowy, Porosiłki, Styrzyniec, Czosnówka, Grabanów, Julków, Wilczyn, Czosnówka, Cicibór Duży, Bulka Plebańska i Rakowiska. Ochrona środowiska, tu też każdy z Państwa miał sposobność zapoznania się tego w raporcie gminy. Chcielibyśmy tylko tutaj zwrócić uwagę, jak z wielkim problemem boryka się gmina i gminny zakład komunalny, jeżeli chodzi o wzrost liczby odpadów selektywnych. Proszę bardzo, 2014 mamy 1532 tony i z roku na rok tych odpadów w zastraszającym tempie przybywa.
Żeby unaocznić to Państwu, jeszcze przedstawiamy to w formie wykresu. Bardziej to zapamiętamy i też zdamy sobie sprawę, że no niestety, ale koszt odbioru odpadów rośnie. Właśnie tutaj widzimy, jak z roku na rok przybywa ilość odpadów, z którymi gmina musi sobie jakoś poradzić. Jeżeli chodzi o środowisko, to tak tylko odnotowujemy, że liczba przyłączy wodociągowych na koniec roku sprawozdawczego to 2672 gospodarstwa. Liczba instalacji solarnych już zamontowanych to 530. Mamy nadzieję, że kolejnych 505 uda się zamontować w tym roku bądź do początku przyszłego roku. Liczba przyłączy kanalizacyjnych 1147, liczba przydomowych oczyszczalni ścieków 520. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy po złożeniu już dokumentacji na budowę kolejnych 30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna długość nitki kanalizacyjnej 48 km ponad i wodociągowej blisko 220. I tu też jesteśmy po złożeniu dokumentów na budowę kolejnej nitki wodociągowej. Zagospodarowanie przestrzenne, chyba każdy też czytał, tutaj może warto nadmienić, ile w poprzednim roku zostało wydanych decyzji o warunkach zabudowy w rozbiciu na przeznaczenia tych decyzji. Najwięcej, tak jak widzimy na tym wykresie, 52 decyzje dotyczyły zabudowy jednorodzinnej, 8 decyzji farm fotowoltaicznych, 8 zabudowy zagrodowej, 1 zabudowa hydrauliczna i po jednej decyzji infrastruktura techniczna, zabudowa mieszkalno-usługowa, ogród działkowy, zabudowa przemysłowa, urządzenia wodne. Oświata to, co zawsze Pan Wójt powtarza, że stoi u nas na bardzo wysokim poziomie, ale też i drogo gminę kosztuje. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Na terenie naszej gminy, tak jak wiemy, od kilku już lat funkcjonuje 10 szkół podstawowych, jedna prowadzona przez stowarzyszenie. Przypominamy tylko, że no, mimo rosnących kosztów nie zlikwidowaliśmy jeszcze żadnej szkoły. Wydatki poszczególnych szkół szczegółowo opisane są w tym raporcie. Natomiast ja chciałem przedstawić tylko je w pigułce, czyli ogółem. Razem wszystkie jednostki, czyli wszystkie szkoły, przedszkola to jest 19 milionów 270. Subwencja otrzymana na te zadanie to jest ponad 10 milionów. Otrzymane dotacje celowe z innych źródeł 1 200 000 i środki gminy ponad 7 milionów złotych. Pomoc społeczna też bardzo szczegółowo opisana jest w raporcie w rozbiciu na każde zasiłki, na każdy rodzaj pomocy. Warte odnotowania są, pewnie każdy sobie zadaje pytanie, czy myśli, że budżet gminy jest tak ogromny i tak duży, a proszę spojrzeć tylko na pozycję dotyczącą zasiłku 500+, świadczenie wychowawcze 500+, to jest ponad 14 milionów złotych, co też wchodzi w skład budżetu, a tak naprawdę nie możemy z tym nic zrobić, tylko wydatkować na świadczenie 500+. Ogółem na świadczenia pomocy społecznej, na realizację zadań oraz na utrzymanie wydatkowano w roku 2019 ponad 24 miliony złotych, z tego ponad 1,5 miliona złotych wydatkowano z budżetu gminy Biała Podlaska. Warte odnotowania jest, czy warta pochwały, mam nadzieję też przez radnych, fakt, że gmina po dłuższych staraniach wprowadziła gminną kartę dużej rodziny i gminną kartę seniora. Każdemu z Państwa leżało to na sercu, żeby rodziny wielodzietne i też seniorzy z naszej gminy mogli dzięki takiej karcie i dzięki pomocy gminnej korzystać z wielu rabatów i dodatkowych usług. Także w 2019 roku mamy już te świadczenia. Tylko tak do odnotowania, liczba wydanych kart dużej rodziny. Karta dużej rodziny to jest z programu ogólnopolskiego. Każdy w Polsce może dostać. W gminie Biała Podlaska wydaliśmy ich ponad 1100. I dla porównania gminna karta dużej rodziny, czyli taka, która uprawnia jeszcze do dodatkowych rabatów, dodatkowych ulg, czytaj nawet basen AWF Biała Podlaska, to wydaliśmy takich kart 409. I karta
seniora, kart seniora wydaliśmy w poprzednim roku też 360, czyli jedna i druga pomoc społeczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kultura, promocja, współpraca z organizacjami, sport i turystyka, to też Państwo mieliście omówione zagadnienie szczegółowo w raporcie o stanie gminy. No, warte zaznaczenia jest, że za kulturę w naszej gminie odpowiada Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Tworzy go sieć klubów kultury i bibliotek. I tylko tak do statystyki, oczywiście wszystkie te dane są szczegółowo rozpisane w raporcie. W 2019 roku w zajęciach organizowanych w pracowniach ginących zawodów wzięło udział ponad 1300 osób. GOK prowadzi również stałe zajęcia edukacyjno-kulturalne, w których w zeszłym roku wzięło udział blisko 400 osób i GOK, no w przeciwieństwie do obecnego roku, tak, ale w poprzednim roku był organizatorem i współorganizatorem ponad kilkudziesięciu imprez, ponad 40 imprez, w których wzięło udział kilka tysięcy osób. Proszę wybaczyć, ale w tym roku pewnie tych imprez będzie mniej, ale to z racji na pandemię. Współpraca z organizacjami, też macie Państwo szczegółową informację dotyczące udzielonej pomocy w strefie upowszechniania i wspierania kultury. Były to trzy stowarzyszenia, oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Styżyńca dostała 5 tysięcy złotych, oferta Stowarzyszenia Smaki Perkowic 5 tysięcy złotych i oferta Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk, też kwotę 5 tysięcy złotych. To jest sfera upowszechniania i wspierania kultury. Kolejna sfera to jest upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej. Tu tych instytucji czy stowarzyszeń było więcej, stąd też poziom dofinansowania był niższy, bo kwota jest podobna. Kwota ogółem, też te informacje są szczegółowo rozpisane w raporcie o stanie gminy. Dobijamy do końca bezpieczeństwo. Oczywiście tutaj Pan Wójt zawsze dziękuję naszym aniołom stróżom, czyli strażakom. W gminie mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Stan osobowy wynosi 590 strażaków, czyli blisko 600 osób, w tym 44 kobiety. Na ochotniczą straż pożarną gmina w ubiegłym roku wydała kwotę 187 tysięcy złotych. Oprócz tej kwoty były dotacje ze związku SPRP w wymiarze ponad 8 tysięcy złotych, z PSP dla ochotniczych straży pożarnych spoza KSRG. To jest kwota ponad 24 tysiące złotych. Oraz na wydatki inwestycyjne przeznaczono 29 tysięcy złotych ponad. Każda jednostka, to też warte odnotowania, otrzymała dotacje na wydatki bieżące z programu dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, czyli tak zwane modne plus, tutaj w tym wypadku 5 tysięcy plus. Poza tym trzy jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały dodatkowo po 5 tysięcy złotych. Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu i umundurowania strażeckiego. Cztery jednostki OSP zrzeszone w KSRG otrzymały po 2,5 tysiąca złotych na doposażenie ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Konsultacje społeczne też są szczegółowo opisane. W sprawozdawczym okresie przeprowadzono konsultacje dotyczące aktualizacji strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 dotyczące miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli dokumentu strategicznego między innymi dla gminy Biała Podlaska. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety, odpowiadały na pytania, jak mieszkańcy oceniają obecne warunki życia, jakie najważniejsze problemy identyfikują mieszkańcy, co zdaniem mieszkańców jest najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia, jakie inwestycje są najważniejsze dla mieszkańców, jak mieszkańcy widzą obszar miejskiego obszaru funkcjonalnego, jakie są propozycje mieszkańców do strategii rozwoju. Wyniki ankiety też szczegółowo w przystępny sposób są podane w raporcie w formie grafów i informacji opisowych. W ankiecie wzięło udział 180, czyli blisko 190 osób. No, my trochę z gminy jesteśmy mniej aktywni w tych ankietach, bo wzięło nas udział tylko 20% spośród tej liczby. Także troszeczkę za mało. Generalnie ludzie
czy biorący udział w ankiecie mieszkańcy największy problem postrzegają stan dróg. Zarówno w mieście, jak i w gminie. Każdy chce mieć pod domem piękną drogę i oświetlenie. Pozyskane fundusze zewnętrzne. W roku sprawozdawczym gmina złożyła aż 32 wnioski różnego typu o dofinansowanie. Poniżej przedstawimy tylko wnioski, które otrzymały dofinansowanie lub przyniosły wymierne rezultaty. Pierwszy projekt to była kampania informacyjno-promocyjna wójta gminy Twoja gmina, Twój PIT. Wszyscy Państwo pomagaliście w realizacji tego projektu. Każdy z nas uświadamiał mieszkańców, że warto jest się podać adres zamieszkania w naszej gminie w bardzo prosty sposób, to znaczy podając adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. No i wymierny skutek, rezultat tej kampanii to jest wzrost wpływu kwoty z podatku dochodowego do budżetu gminy w kwocie ponad 800 tysięcy złotych, co przy obniżeniu stawki podatkowej i zwiększeniu kwoty wolnej możemy poczytać jako nasz wspólny sukces. Wniosek w ramach programu PLUCH, programu MALUCH plus edycja 2012, czyli budowa żłobka samorządowego w Cicibrze Dużym, 460 tysięcy złotych dofinansowanie. Wniosek, o którym Pan Wójt już tutaj mówił dzisiaj, termomodernizacja dworku w Wilczynie, kwota dofinansowania 1,193 tysiące złotych. Rozwój małej infrastruktury, co widzimy tutaj za świetlicą, czyli otwarta strefa aktywności. Właśnie też w Chrudzie w tamtym roku powstała taka strefa. Wartość projektu 147 tysięcy, dofinansowanie ponad 73 tysiące. Program Aktywna Tablica. W pięciu szkołach mamy piękne interaktywne tablice. Pozyskane dofinansowanie to 84 tysiące złotych. Groby i cmentarze, dofinansowanie 10 tysięcy złotych. Wojewoda Lubelski też wspomógł nas kwotą 10 tysięcy złotych na utrzymanie grobów. Wsparcie wykorzystania OZE. Już dzisiaj wiemy, tak, że dostaliśmy środki na budowę 505 instalacji solarnych i 10 instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie blisko 3 miliony złotych. I to, czym wszyscy się tutaj chlubimy, wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, w zasadzie dwa, które przeszły, czyli budowa drogi relacji Słowacinek-Styżyniec i Czosnówka. Łącznie to zadanie na kwotę 4 milionów złotych. Energooszczędne oświetlenie w gminie Biała Podlaska, wniosek na blisko 1 milion złotych, dofinansowanie, wnioskowane dofinansowanie 700 tysięcy ponad. To jesteśmy na etapie oceny już merytorycznej, czyli tej końcowej. Wniosek na funkcjonowanie tego naszego samorządowego żłobka. Dostaliśmy niewielką kwotę, ale taką tylko można było dostać, czyli ponad 30 tysięcy złotych na funkcjonowanie. I tak jak Pan Wójt tutaj mówił, malutki wniosek w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trzy szkoły dostały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Dziedzictwo kulturowe i naturalne, to czym Państwo radni wiecie i pamiętacie, Fundusz Sołecki został przeznaczony jako wkład własny. Przez to niejako, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to zostanie ponad trzykrotnie przemnożony i dzięki temu 8 świetlic zostanie gruntownie odremontowanych. Wniosek o udział w projekcie standardu obsługi inwestora w województwie lubelskim. Projekt miękki w trakcie oceny z uwagi na pandemię. Na razie został gdzieś daleko z tyłu. W międzyczasie pomagaliśmy też mieszkańcom naszej gminy składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Pozyskane dofinansowanie ponad 50 tysięcy. Wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dotację na zakup przyczepy sprzętowej do OSP Słowacinek Stary. Pozyskane dofinansowanie ponad 20 tysięcy. Łączna wartość projektów, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku, to jest ponad 13 milionów złotych. Natomiast samo dofinansowanie ponad 8 milionów złotych. W 2018, tak dla porównania, pozyskane środki zewnętrzne wynosiły ponad 3 miliony, blisko 4 miliony złotych. No, widać gołym okiem
wzrost udziału środków zewnętrznych w budżecie gminy, co niewątpliwie musimy chyba wszyscy przyznać, przekłada się na wzrost i jakość inwestycji. Tak, żeby to zapamiętać, wizualizacja tych wzrostu środków zewnętrznych, 18 rok i 19 rok. Podsumowanie, czyli już jesteśmy prawie na mecie, infrastruktura gminy, długość wyremontowanych dróg, mamy tutaj porównanie w 2019 roku, długość sieci wodociągowej, długość sieci kanalizacyjnej, no musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać do roku 2020, przepraszam, żeby te wskaźniki się trochę zmieniły. Budżet gminy, to dla przypomnienia, tutaj dodaliśmy jeszcze na jednego mieszkańca, ile przypadał w 2018 roku, 4,35 to w tysiącach złotych i w 2019 roku 4,69. Zrealizowane zadania budżetowe, 44 zadania na łączną kwotę blisko 2 milionów złotych. W tym miejscu, to co dzisiaj Pan Wójt już przypominał, należy wspomnieć, że gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bialskiego na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę drogi powiatowej Porosiłki-Jaźwiny. 0,5 miliona złotych na budowę zatoki chodnika w ogrodnikach w wysokości 40 tysięcy złotych i rozbudowę drogi powiatowej odcinek Grabanów-Rokitno w wysokości 1 milion złotych. Dzięki współpracy właśnie, dobrej współpracy z powiatem powstało kilkanaście kilometrów dróg przebiegających przez naszą gminę. Włodarz gminy Biała Podlaska jest bardzo zadowolony ze współpracy z powiatem, czego wyrazem jest udzielone wsparcie właśnie na dokończenie tych dróg, o których już wcześniej wspomniałem. Podsumowanie, chociaż przed chwilą mówiliśmy, te środki pozyskane 8 milionów. No i tutaj warto zaznaczyć, że gmina podejmuje w dalszym ciągu bardzo intensywne działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Biuro do spraw pozyskiwania funduszy i promocji gminy przy współpracy oczywiście innych referatów złożyło już kilkanaście wniosków o dofinansowanie inwestycji o wartości kilku milionów złotych. Włodarz gminy zdaje sobie sprawę, że umiejętne sięganie po środki zewnętrzne pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój całej gminy. Najważniejsze inwestycje w 2019 roku, których wykonanie nie byłoby możliwe bez funduszy zewnętrznych, to utworzenie żłobka samorządowego w Ciciborze Dużym, pozyskanie funduszy na termomodernizację dworku w Wilczynie, w którym jako dłuższego czasu się już mówi, powstanie klub seniora i pozyskanie środków z funduszu dróg samorządowych na budowę jakże ważnych dróg. Słowacinek Stary, Cycyna oraz Czosnówka. I tak jak już wspomnieliśmy, cieszy dobra współpraca z powiatem bialskim. Dobiłem do brzegu. Ja ze swojej strony dziękuję, tak? Czekam na pytania. Może nim będą pytania, nim będą pytania i dyskusja, to ja tylko dopowiem. Ja dopowiem tylko, że te pieniądze z udziałem powiatu i droga w Grabanowie, te 1 milion złotych, to tylko było 1 milion złotych w 2019 roku, ale nasze zobowiązanie jest większe, o 2 milion tam wisi na tym roku. To tylko takie dopowiedzenie do tego i dwa zdania tylko do strażaków. Szczycimy się naszymi strażakami, a ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Wprawdzie wszystkie jednostki, 12, mają samochody, ale te samochody są starsze od kierowców i to nieraz trzykrotnie. W związku z tym staraliśmy się o nowy tabor samochodowy i pragnę teraz tylko poinformować Szanowną Radę, że otrzymaliśmy promesy na 2 nowe samochody, każdy w cenie 760 tysięcy, z montażem mniej więcej takim. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 380 tysięcy złotych, 180 tysięcy Krajowy Komenda Główna z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. No i trzeba było zabezpieczyć środki własne. Te środki własne 200 tysięcy będą pochodziły z gminy. Na następnej sesji ja wystąpię w zmianach budżetowych, nie dzisiaj, w następnej sesji wystąpię do Państwa Radnych o przeznaczenie tych pieniędzy na ten montaż w postaci tych
do pozyskania tych samochodów. Rozumiem, że mamy już gotowe 760 tysięcy złotych na każdy samochód, bo tyle kosztuje każdy samochód. Te samochody są planowane dla Sfur. Dla Sfur idzie samochód Scania P320 i taki sam samochód drugi miał przeznaczenie dla Słowacinka Starego. Z tym, że koledzy ze Słowacinka Starego bardzo się starają o większy samochód, który będzie kosztował 960 tysięcy złotych. Z tym tylko, spokojnie, z tym tylko, że dotacja z gminy jest 200 tysięcy, a koledzy ze Słowacinka próbują dodatkowo pozyskać pieniądze bezpośrednio od pana premiera. Myślę, że są na dobrej drodze. Ogłaszamy przetargi. Oczywiście jak my przeznaczymy te nasze 200, będzie to szło. To tylko tak do strażaków. Dziękuję. Dziękuję. Teraz przystępujemy do dyskusji nad sprawozdaniem. Proszę bardzo, jeżeli jakieś pytania na bieżąco. Proszę bardzo. Mam pytanie, to dosłownie trzy pytania. Trochę przeczytałem to sprawozdanie i tak tylko do pana skarbnika. Pierwsze pytanie to jest, tam jest taka pozycja wynagrodzenie składki Urzędu Gminy. Czy możemy się dowiedzieć, ilu pracowników etatowych jest zatrudnianych w tej chwili w Urzędzie Gminy? A drugie pytanie jest związane z tymi programami pomocowymi rządowymi, które olbrzymie kwoty przepływają przez Urząd Gminy. Wiadomo, że to jest kupa pracy dla pracowników. Czy my z tego dostajemy jakiś procent, jaka to jest kwota? I trzecie pytanie, to już jest do Konrada. Czy mieszkańców gminy, którzy będą pytali się o projekt Czyste Powietrze, możemy kierować do was z ewentualną pomocą? Proszę bardzo. Może pozwolę sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie drugie. Słusznie pan zauważył, panie radny, że ogromne pieniądze z pomocy rządowej przepływają przez budżet gminy. Natomiast żadnych środków tu dodatkowych na wynagrodzenia nie ma. Jedynie przy termomodernizacji dworków w Wilczynie wystąpiliśmy przy pisaniu projektu o dodatkowe środki na zarządzanie i tylko przy tej inwestycji otrzymaliśmy dodatkowe środki, które możemy przeznaczyć jako dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników. Tak, wszyscy wykonujemy wszystkie czynności w ramach obecnego zakresu czynności i wynagrodzeń. Jeśli chodzi o zatrudnienie w urzędzie, to bardziej jest to pytanie do sekretarz niż do mnie. I za chwilę odpowiem na to pytanie. Ja przekażę mikrofon i poproszę panią sekretarz o odpowiedź na pytanie. W Urzędzie Gminy jest zatrudniony, to znaczy jest etatów 43 na dzień dzisiejszy. Ale trzeba rozumieć, że tak Urząd Gminy plus GOPS. Nie. Ale plus, trzeba do tego dołożyć. Urząd Gminy plus GOPS plus GOPS plus kultura. Kto tam jeszcze u nas działa? Nie tak jest. Nie. Do tych 40. Ja jeszcze odpowiem na to trzecie pytanie, znaczy może i tak nie odpowiem, tylko zapewnię, bo to co robimy, to co jednostka pana Konrada robi, jeżeli chodzi o pomoc w zakresie czystego powietrza. My co prawda nie mamy podpisanej umowy takiej sztywnej na pomoc, ale to po prostu robimy. Kto przychodzi, dostaje pomoc, często, no też to jest kłopotliwe, bo różni przychodzą ludzie, niektórzy wystarczy po prostu porozmawiać i już, a z niektórymi trzeba ten wniosek od góry do dołu na komputerze przesiedzieć. No i takie czynności są wykonywane i póki co nie spodziewamy się, że będziemy odmawiać ludziom takiego serwisu. Znaczy, mnie chodziło o to, że tutaj w raporcie jest pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i tam jest kwota. I to są wynagrodzenie i składki do nich naliczane.
to się rozkłada. To tego dotyczyło moje pytanie. No to bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak, super. I jeszcze bardzo dziękuję za tą informację o tej pomocy programu Krzysztofowicza, bo jest wiele pytań od mieszkańców, którzy tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się zwracać, bo to jest dosyć cenna informacja, że będę po prostu kierował do Was. No mam nadzieję, że nie będzie ich tak dużo aż. Jak mogę uzupełnić, no w tej olbrzymiej komórce są tylko dwie osoby, także no ile nam starczy sił, tyle damy rady pomóc. No nie odprawiamy nigdy nikogo z kwitkiem, po prostu jeżeli jest możliwość, to prosimy, żeby, jeżeli mamy akurat natłok innych obowiązków, tak jak w chwili obecnej, gdzie jest ponad 500 osób, do samego obdzwonienia i każdej z tej osoby trzeba wytłumaczyć, przeprosić, że jest drogo, że w ogóle trzeba dopłacać i nasłuchać się różnych rzeczy, także naprawdę no nie mamy tak zbyt wiele czasu, ale mówię, nigdy nie odprawiliśmy nikogo jeszcze z kwitkiem i służymy pomocą każdemu. Jeszcze taką jedną informację mam do Państwa radnych, przy okazji, ale tak, w kontekście tego, o czym Pan Dyrektor powiedział, w tej chwili spotkaliśmy się już z kilkoma rezygnacjami albo kilkunastoma związanymi z chęcią, nie, czy niechęcią w tym momencie założenia solarów. I jeżeli mielibyście Państwo kogoś, kto ma ochotę na taki solar, to zapraszamy serdecznie do gminy, będziemy tych ludzi zaspokajać. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Mariusz. Nie, bo ja chciałem tylko odnośnie tego jeszcze pomocy przy programie, bo kwestia tej gazyfikacji, którą ja tam prowadzę, tutaj będzie rzeczywiście spora liczba osób. No i rozumiem, jak się nie odmawia nikomu, no to generalnie mogą się pojawić mieszkańcy Czosnówki tej sprawie. To tak tylko kwestia informacyjna, tylko prawda? Bo Marek mówił o programie Czyste Powietrze. Tak, bo Czyste Powietrze, bo tam będzie, bo z tego będzie można pozyskać też przy gazyfikacji, prawda? Więc o tym trzeba pamiętać, że to mogą ludzie też przychodzić w tej sprawie. Ale ja uważam, że przy tak jak u nas w Rakowisku zakładali wnioski w tej chwili, które lecą, to tylko zadanie typowe na warszawskiej. Dobra, Mariusz, proszę. Ja tylko jeszcze w sprawie tego raportu, na pewno zostanie umieszczony na stronie internetowej. Jest od miesiąca ponad. A czy taka skrócona wersja, tak w postaci takich slajdów też? Specjalnie dla pana radnego oczywiście. Nie, to nie dla mnie, to dla mieszkańców oczywiście, bo czytać 100 stron, a przejrzeć to łatwiej jest tak. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Na tym zakończylibyśmy dyskusję. I przystępujemy do punktu następnego, punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy za rok 2019. Skoro dyskusja skoczyła, czytam treść uchwały. Uchwała nr 17 przez 128 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy za rok 2019. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się wójtowi gminy Biała Podlaska wotum zaufania tytułu działalności w 2019 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały udziela się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. 14 za, przeciw nie ma. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z opinią RIO. Krzysztof Radzikowski.
To w sumie sprawozdanie było całe już. Dziękuję panie przewodniczący. Raport o stanie gminy został większość dotyczących sytuacji finansowej gminy i sprawozdania i najważniejsze elementy zostały przedstawione przez kolegę w dzisiejszej prezentacji. Mieliście również państwo sprawozdanie pełne, z którym mogliście się zapoznać. Ja tylko dodam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 1 kwietnia zajmowała się sprawozdaniem przedłożonym przez wójta gminy Biała Podlaska z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. I ta izba w dniu 1 kwietnia postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożone przez wójta gminy Biała Podlaska sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Może ja nie będę powtarzał tych samych elementów odnośnie sytuacji finansowej, które były przedstawione w raporcie. Państwo mieliście okazję zapoznać się, może zaproponuję przejście do pytań, jeżeli ktoś ma jakieś w sprawie sprawozdania. Czy jakieś pytania do pana skarbnika w sprawie tego sprawozdania finansowego? Nie widzę. Przystępujemy dalej do wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę Mariusza o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Może zacznę od uchwały Komisji Rewizyjnej. Przeczytam treść. Uchwała nr 1 łamane na 2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustawy ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Biała Podlaska uchwala co następuje. Punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za rok 2019. Komisje rewizyjne występuje do Rady Gminy Biała Podlaska z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt czwarty, to był punkt trzeci. Punkt czwarty, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska. Jeszcze tutaj mam takie krótkie uzasadnienie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Biała Podlaska na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2020 roku zapoznała się w szczególności z przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Po wnikliwej analizie wyżej wymienionych dokumentów w oparciu o kryterium legalności, celowości, gospodarności i rzetelności oraz przeprowadzeniu dyskusji uznano, że budżet za rok 2019 wójt wykonał prawidłowo, rzetelnie, zgodnie z wolą Rady Gminy określoną w uchwale budżetowej za rok 2019. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2019 rok i w związku z tym złożyć wniosek do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Biała Podlaska absolutorium. Dziękuję. Dziękuję przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i poproszę teraz skarbnika o odczytanie uchwały RIO w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała.
Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska sformułowanym w uchwale Komisji nr 1/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 skład orzekający RIO w Lublinie w składzie Joanta i Robi przewodnicząca, Mirosława Strzemecka członek, Adam Błasko członek na podstawie artykułu 19 ust. 2 i artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do uchwały absolutoryjnej, jest jeszcze wymóg taki, że musimy podjąć uchwałę wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za rok 2019. Uchwała nr 17/129 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rozpatrzenie przedłożonego przez wójta sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały pierze się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Została przyjęta, 14 za, jeden nieobecny. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za z wykonania budżetu za rok 2019. A pytanie jest, proszę bardzo. Szanowny panie wójcie, pani przewodnicząca, koledzy radni, goście. Chciałbym tylko wrócić jeszcze do posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Byłem jedną osobą, jednym radnym, który był przeciwko przyznaniu absolutorium. Wójcie troszeczkę wtedy na mnie zdenerwował, prosił o wyjaśnienia. Powiedziałem, że zrobię to na sesji. Także teraz chciałbym się z tego wywiązać. Panie wójcie, przede wszystkim nie dotyczy to kompletnie pana. Moje wątpliwości, których analizę przeprowadziłem w ostatnich tygodniach, nie dotyczyły kompletnie ani pana, ani pana działalności. Będę się posiłkował ustawami i statutem naszym. Troszeczkę to będzie trochę trwało, żeby koledzy też radni mogli się z całym moimi wątpliwościami zapoznać. Przede wszystkim tak. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. To jest ustawa o wykonywaniu mandatu radnego. Dalsza działalność Komisji Rewizyjnej doprecyzowuje nasz statut uchwalony we wrześniu 2018 roku, z tego co kojarzę. Tam dokładnie jest napisane, Komisja kontrolując działalność wójta i jednostek organizacyjnych w rozdziale 7, paragrafie 5 bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu. Komisja przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia, kolejny paragraf 88 w tym samym rozdziale, do zatwierdzenia roczny plan pracy nie później niż do końca lutego roku badanego. Musi przedłożony plan pracy. Komisja rewizyjna w tym roku przygotowała plan pracy, który będzie dopiero zatwierdzany na tej sesji. To jest pierwsza moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość taka, że z planu pracy za 2019 rok Komisja Rewizyjna nie wykonała żadnej kontroli, mimo że tam był planie pracy był przeznaczony. Oczywiście ja też się mogę uderzyć w piersi jako członek komisji, niedoświadczony, bo to jest pierwsza moja kadencja, ale
Mam duże wątpliwości co do roli w całości pracy między innymi Komisji Rewizyjnej pana przewodniczącego Rady Gminy. Dlatego, że w naszym statucie oraz w ustawie rola przewodniczącego jest też rolą koordynowania prac komisji. Co za tym idzie z definicji? Koordynacja to zapewnienie spójności działań na wszystkich szczeblach oraz zapewnienia jego ciągłości. Moim zdaniem tego nie było, jeśli nie dopilnowaliśmy przedłożenia planu działalności. Co za tym idzie, nie dopilnowaliśmy terminów absolutoryjnych, bo nie było, no komisja rewizyjna nie działała, bo nie było jej planu. Mam duże wątpliwości i chciałbym, żebyście się radni, koledzy radni zastanowili nad tym, czy ta nasza uchwała absolutoryjna wójta nie zostanie przez organ nadzorczy, czyli przez wojewodę, odrzucona ze względu na to, że są braki merytoryczne w tej ustawie. Oczywiście ja nie zarzucam tutaj niczego tobie jako przewodniczącemu, bo też jesteś pierwszą kadencję przewodniczącym. Ja też wielu rzeczy nie wiedziałem, dowiaduję się na tym podczas pracy. Natomiast mam... Ale co wyjaśnialiśmy? No teraz nie będę dyskutował na temat, po prostu moim zdaniem jest to niedopatrzenie, szczególnie ze strony pana przewodniczącego Plażuka. Po pierwsze, moim zdaniem, główna przyczyna to tego także, my jako młodzi radni pierwszej kadencji nie mieliśmy żadnego szkolenia z tego dotyczącego, całą wiedzę musieliśmy zdobywać sami, a po drugie, ten najważniejszy, jeden ze najważniejszych elementów pracy przewodniczącego to jest koordynacja działalności Rady Gminy i to moim zdaniem zostało całkowicie pominięte. Także moje wątpliwości są takie, mam nadzieję, że też pan prawnik nad tym się zastanowi, czy my uchwalając, wszyscy głosując za tym, za tą uchwałą albo absolutoryjną, nie skazujemy się od razu na jakąś, nie wiem, na śmieszność, na to, że z góry zostanie odrzucone przez organ nadzorczy, który będzie kontrolował tą uchwałę. Takie jest moje zdanie i chciałem, żebyśmy te wątpliwości rozwiali, bo ja nie chcę głosować tylko dlatego, żeby zrobić na złość panu wójtowi, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że my tutaj swoją powagą jako radnych zagłosujemy, wszyscy będziemy za, a potem wojewoda nam to odrzuci, dlatego że no, po prostu całego procesu nie było. Dziękuję. Proszę bardzo. No może tak trochę, żeby stonować nastroje, nie wiem gdzie tu stanąć, żeby nie stanąć tyłem do kogoś. Może na chwileczkę tutaj. Szczególnie do kolegów i koleżanek radnych, prawda, bo to co Sebastian podnosi, to właściwie jest taka kwintesencja naszej pracy w Radzie. Ja nie chcę oczywiście tutaj nikogo obwiniać, bo to nie o to chodzi, tylko być może to jest moment, kiedy powinniśmy poprawić to, żeby to zaczęło po prostu działać. Takie ciała jak komisje w Radzie, wiadomo, że to są ciała, które mają się danym problemem szczegółowo zająć. No ja teraz widzę to troszeczkę w ten sposób, że tutaj kolega Sebastian jest członkiem komisji rewizyjnej, więc ja zakładam, że tu ma najwyższą wiedzę na temat pracy samej komisji, albo raczej tego, czy ona pracowała, czy nie. I ja widzę to w ten sposób. Jeżeli komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium, to ja bym chciał wiedzieć, że ta komisja jest wiarygodna. W sensie takim, że jakieś tam procesy trwały w tej komisji. Natomiast jeżeli dowiaduje się, że komisja spotkała się, ile? Jak to było? Dwa razy w tym roku, tak? I no pomijając kwestię planu, bo formalnie rzecz biorąc można pracować, załóżmy, rozdzielić te dwie sprawy na tak jakby oddzielnie. Sama kwestia planu i sama kwestia w ogóle pracy komisji, można się spotkać i procedować, prawda? Więc ja bym chciał wiedzieć, że dany wniosek, dana uchwała jest na podstawie jakiejś pracy. Tutaj jest kwestia wiarygodności. Ja wiem, że słuchajcie, bo właściwie przegłosować można wszystko, tak? Ja tutaj absolutnie, broń Boże, żeby było, nie mówię, nie namawiam do jakiegoś głosowania przeciwko, za, wstrzymywania się i tak dalej, tylko chcę pokazać problem. Można pójść, można przeprowadzić jakąś procedurę, można skontrolować to czy tamto, a później podjąć uchwałę i właściwie wtedy by mogły być jakieś zarzuty, że ktoś, nie wiem, wykorzystuje takie zachowanie politycznie, prawda? Natomiast tutaj mamy sytuację, w której ostatni raz tylko to podkreślę. Mamy komisję, która nie działa, jest niewiarygodna przez to i wydaje jakąś opinię. I tak jak mówię, to nie dotyczy samego wójta.
bo ja chcę wierzyć, że wójt zasługuje na to absolutorium jak najbardziej. Tylko dlaczego my mamy w tej sytuacji robić z pana wójta ofiarę tego wszystkiego? Bo to jest taka niestety konsekwencja tego wszystkiego, tak? Na tej zasadzie. Więc ja bym prosił, żeby, nie wiem, czy to od tego momentu, no tutaj już mamy plan, prawda? Natomiast zakładam, że w przyszłym roku już wszystko by było, że tak powiem, poukładane. No, dziękuję bardzo. Ja w tej chwili poproszę, faktycznie nie było planu żadnej komisji, brąk merytoryczny, ale o to, czy ta uchwała jest ważna, czy nieważna, po to mamy prawnika, żeby się mecenas nam wypowiedział w tej chwili na sali. Poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, odnośnie tego planu się nie wypowiadam w tym zakresie, gdyż sam teraz akurat pierwszy raz o tym słyszę. Pamiętajmy, że ten obowiązek tego planu wynika poniekąd ze statutu przede wszystkim naszej gminy. Ale proszę Państwa, może przechodząc od razu do konkluzji. Najważniejsza dla mnie jako prawnika tutaj naszego gminnego był początek wypowiedzi pana radnego, który powiedział, że zagłosował przeciwko, czyli faktycznie jednak miało miejsce po pierwsze zebranie komisji rewizyjnej, no i po drugie wiedział, nad czym głosuje, było to przyjęcie takiego czy innego stanowiska, więc to stanowisko to właśnie prawnicy mówią o czymś takim, że istnieją nieakty i akty wadliwe. I to są dwie różne rzeczy. Nieakty, czyli udajemy, że coś było, ale tak naprawdę od samego początku było wadliwe, a akty wadliwe to znaczy, że może gdzieś tam naruszono prawo po drodze, ale sam akt istnieje. Prosty przykład. Ustawa uchwalona, opublikowana, którą Trybunał Konstytucyjny na przykład następnie wyrzuca do kosza. To jest ustawa wiążąca, tylko wadliwa. A co innego jest, jakbyśmy, nie wiem, my sobie tutaj w tym środowisku, nie wiem, podjęli ustawę o wyjściu z Rzeczypospolitej Polskiej czy jeszcze coś innego, gdzie od samego początku byśmy wiedzieli, że, przepraszam za sformułowanie, to jakaś lipa. I wracam tutaj do tego, że jak czytam projekt naszej uchwały, to mamy to napisane po zapoznaniu się z, i tutaj uchwało RIO ze sprawozdaniem finansowym, ze sprawozdaniem o stanie mienia komunalnego i stanowiskiem komisji rewizyjnej, ja jako prawnik, czy jakbym był na przykład w nadzorze w Urzędzie Wojewódzkim, miałbym wątpliwości, gdyby tego stanowiska faktycznie nie było, gdyby to było klepnięte, czy jakąś obiegówką przyjęte, czy jeszcze coś tego rodzaju. Ale ja rozumiem, że tutaj pytanie kieruję do komisji rewizyjnej, że samo zebranie komisji rewizyjnej bez planu, ale jednak mimo wszystko miało miejsce i faktycznie to stanowisko było procedowane i podjęte w drodze głosowania, bo jeżeli tak... Tak, oczywiście, była, tutaj kolega też był na tej komisji, bo jeżeli było sprawozdanie... Tak, jeżeli tak, ja nie widzę podstawy do kwestionowania tej uchwały. Może jeszcze, żeby było to Państwu bardziej zrozumiałe. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie sprawozdanie na przykład o stanie mienia komunalnego, żebyście znaleźli tam ewidentne błędy na przykład, że na przykład hektary się nam nie zgadzają, numery działek, czy jakieś oszczędności na rachunku i tak dalej. To jest oczywiście, wtedy możecie formułować zarzuty pod adresem skarbnika, pod adresem włodarza gminy, pod adresem osoby, która sporządza to, że jest to niestarannie i to może rzutować na waszą ocenę, czy należy udzielić absolutorium, czy nie, wobec na przykład niestarannego, niedokładnego, czy wręcz wprowadzającego w błąd sprawozdania. I tak samo odnosicie się do tego sprawozdania komisji, stanowiska komisji rewizyjnej. Jeżeli tylko ono istnieje, to zarzuty tutaj pana radnego mogą rzutować na waszą ocenę, czy komisja rewizyjna działała w sposób rzetelny, a w konsekwencji, czy będzie rzetelnym udzielenie absolutorium. Ale jeżeli uznajecie, że okej, nie tak to powinno działać, ale generalnie zrobili swoją pracę, to możecie jak najbardziej udzielić tego absolutorium i ta uchwała moim zdaniem będzie jak najbardziej ważna. Mam nadzieję, że pomimo tego prawniczego trochę, wiadomo, bełkotu, nazwę to wprost, dziękuję bardzo. W związku po tej wypowiedzi czytam treść uchwały. Uchwała nr 18/130 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się pierwsze, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdaniem finansowym, opiniami RIO i sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się absolutorium wójtowi gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów radnych uchwały, proszę na piśmie. Jednogłośnie 14. Zagłosowało 14. A wstrzymujących się 2, 12 za. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie było już udzielenie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Rudzie Arkadiusz Drąg. Do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o wydzierżawienie działki w Chrudzie. Dzierżawa ma być na 10 lat. Taką dzierżawę można tylko pod tym warunkiem, żeby podjąć, jak Rada się zgodzi na taką dzierżawę. To jest działka po byłych wykopaliskach. W tej chwili tak naprawdę mamy trochę nawet i z nią problem, bo nam się robi dzikie wysypisko śmieci. Jakbyśmy ją wydzierżawili i mamy z tego pieniądze i pozbywamy się problemu, że tak powiem. I dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 18/131 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Biała Podlaska na okres 10 lat. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działki 305 o powierzchni 5,365,8 ha położonej w miejscowości Chród stanowiącej własność gminy Biała Podlaska, dla której Sąd Rejonowy Białej Podlaskiej, 4 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze każdy ma. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Za, dwóch nie głosowało. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nabycie nieruchomości w miejscowości Pulko. Proszę bardzo, Arek. Przepraszam, Czosnówka teraz. Działka już dawno była wydzielona pod poszerzenie pasa drogowego. Obecnie już na tej działce jest asfalt. Obecny właściciel złożył wniosek, że przekaże nam bezpłatnie tą działeczkę na rzecz gminy. I jeszcze taka uwaga. Każda z tych uchwał była już na komisji uzgadniana i zaopiniowana pozytywnie. Czy jakieś pytania? Nie widzę, czytam treści uchwały. Uchwała nr 18/132 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Czosnówka. Rada Gminy Biała Podlaska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Biała Podlaska działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/16 o powierzchni 0,0080 ha położonej w miejscowości Czosnówka.
Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Trzynastu za. Uchwała została przyjęta. Do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Pulku. Obecny właściciel też chce właśnie sprzedać tą działkę z racji lokalizacji, że po sąsiedztwu mamy działkę gminną, nie? I żeby nie tworzyć takich jakichś tam zaognień, to raz, bo ktoś będzie się chciał budować, a tutaj jakieś ogniska, nie ogniska. Druga sprawa, zrobimy działkę taką 40-metrową szerokości, później pod jakieś nawet boisko czy plac zabaw dla dzieci. Mamy ładną działkę gminną po prostu. Nie, w tamtej miejscowości akurat nie mamy takiego placu w ogóle, żeby cokolwiek zrobić. Z racji tego chcemy to zakupić. No, wniosek jest też od właściciela, że sprzeda. To jest tam obok tej altanki? Tak, to jest dokładnie tylko obok tej altanki. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 18 przez 133 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Biała Podlaska działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192 przez 2 o powierzchni 0,3000 ha położonej w miejscowości Pulko, dla której sąd rejonowy, to już każdy ma przed sobą. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta 13 za, 2 nie brało udziału. I punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 17 przez 134 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020. Rada Gminy uchwala, co następuje. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja może, przepraszam. Proszę przedstawić. Ja może przeczytam plan pracy komisji, z których wspólnie uzgadnialiśmy. Rozmawialiśmy różne tematy, tylko że bez kamer. A teraz widzę, że trzeba było to samo poruszać drugi raz. Dobrze. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. W trzecim kwartale planujemy. Punkt pierwszy. Analiza systemu gospodarki odpadami z badaniem finansowania systemu, czyli czy się zamykamy z pieniążkami. Punkt drugi. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt trzeci. Kontrola zarządzeń wójta w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. Na czwarty kwartał. Analiza aktów notarialnych dotyczących zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości. Punkt drugi. Analiza projektu budżetu gminy Biała Podlaska na 2021 rok. Punkt trzeci. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej, sporządzenie sprawozdania rocznego. Punkt czwarty. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Dziękuję. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej, proszę o naciśnięcie przycisku. Trzynasto dwa, dwóch nie głosowało. Plan pracy został przyjęty i przystępujemy do punktu 15. Interpelacje, zapytanie radnych. Czy jakieś pytania? Proszę bardzo, Mariusz.
Ja tak jeszcze parę słów w nawiązaniu tutaj do tego naszego projektu w Czosnówce, bo tam mamy tą jedną drogę, natomiast tam kiedyś było pismo składane w sprawie całości. Nie wiem, czy wójt pamięta. I tam jest kwestia tego typu, że to ma sens, kiedy będzie całość. Bo to też takie pytania dostaję, bo tak to, tak jak mówię, tam było pismo, ponad 50 osób się podpisało, żeby to był ten wewnętrzny, tak zwany objazd w Czosnówce. No, nie ukrywam, że to są też ciekawe tereny inwestycyjne, więc na pewno trochę mieszkańców by trafiło do Czosnówki. I tutaj prośba taka, żeby pamiętać o tej drugiej części. Jodłowa. Więc to trzeba pamiętać, bo tak jak mówię, to ma sens dopiero wtedy. Oczywiście, no dobrze by było, żeby to. I druga rzecz, to jest taka ta nasza bialska, nieszczęsna powiatówka. Dlaczego o tym wspominam? No miałem ostatnio spotkanie. Zostałem zaproszony na nie i tam była kwestia tego typu. Tu pani mi się wręcz wprost poskarżyła, że idąc drogą bialską po zakręcie, to jest osoba, która mieszka tam w okolicy akurat, idąc drogą, szła prawą stroną drogi, czyli niewłaściwie, i dostała 50 zł mandatu. Dlaczego szła prawą stroną? Dlatego, że lewą stroną twierdzi, że musiałaby iść w rowie i rzeczywiście tam jest taka droga, poza tym las niebezpieczny, ona nie mogłaby przejść tędy, więc dostała 50 zł mandatu. Naprawdę trzeba pamiętać o tej rzeczy, żeby to w końcu ruszyć, bo brak chodnika to jest tragedia. W tamtym miejscu, szczególnie na zakręcie. No, słuchajcie, ale ja nie wiecie co, serio, ja nie żartuję. Tu ja jestem związany trochę z ruchem drogowym, więc wiem jak to wygląda i tam jest naprawdę już tak typowo po ludzku niebezpiecznie, nawet w dzień już nie mówię w nocy. Panie Mariuszu, ja bym proponował jeszcze tam uruchomić radnego swojego z powiatu, bo to jest droga powiatowa. Szczerze powiedziawszy, ja już o tym wspominałem wcześniej, że tu dobrze było, żeby radny powiatowy się, że tak powiem, uruchomił w tej kwestii, no ale tu ja, tak jak mówię, ja mogę tylko mówić, ja tylko zwracam uwagę na te rzeczy. To pan sam mieszka w Czosnówce, to prawda? Pan przewodniczący tu ma rację akurat. Tak. Tu ja nie mówię, tu okej. Dziękuję. Jeżeli powiat ujmie wtedy to w budżecie, no to inne jest zadanie, prawda? A my powiaty nie bardzo możemy zmobilizować do tego. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni. Panie wójcie, ja mam takie pytanie, bo od dłuższego już czasu z niecierpliwością czekam, kiedy przyjedzie sprzęt do naprawy ubytków w jezdni. Mówię o drodze gminnej i chciałabym zapytać, jak te prace przebiegają. Swego czasu słyszałam, że do końca maja to powinien się już tam w Sitniku gdzieś pojawić. Minął maj, minął czerwiec, a dziury na tej drodze, gminnej drodze, na tym odcinku od powiatówki w stronę, no to już naprawdę nie tylko przysparzają kłopotu, ale grożą, no po prostu są zagrożeniem dla ruchu. Tam można koło urwać i może dojść do jakiejś kolizji, bo ludzie omijają po prostu te dziury. Agnieszka, chcę cię uspokoić, bo dzisiaj rozmawiałem z Grzegorzem, bo u mnie też jeszcze się nic nie pokazało, a wjazd w osiedle też takie mam mocno wyrwę. To powiedział, że w tej chwili były robione po tamtej stronie rzeki, a teraz zjeżdżę na tą stronę. Także myślę, że może niedługo coś dojedzie do nas. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, proszę odpowiedź wójta, jeżeli chce coś odpowiedzieć dzisiaj, tak? Ja w sprawie tych remontów odpowiem. Oczywiście mieliśmy trochę kłopot. Się zaczęły kłopoty na Dokudowie, no ale jakoś tam się uporali. To jest firma z Nadarzyna, której się wydaje, że no, gdzieś tam na prowincji być może można łatwiej. Natomiast po ostatnich interwencjach z naszej strony to mam wrażenie, że trochę te naprawy ruszyły. Po Jelce, z tego co wiem, są zrobione już chyba remonty dróg i pomału zbliżamy się tutaj do miasta. Po prostu ich trzeba pilnować i nękać ciągle jakimiś monitami. I tak robimy. To tak jest z przetargami. Jak nie wygrywa firma miejscowa, a wygrywa firma z Polski, to potem weź ich tu przyciągnij z tego. O, ta firma jest to dokładnie z tam, gdzie te wypoczynkowe kości tam, stamtąd gdzieś. No nieważne.
nieważne, ale droga powiatowa chodnik. Ten problem jest cały czas stawiany jako niechęć gminy do Czosnówki. Cały czas ten problem jest stawiany. Droga powiatowa, gmina nie ma tej władczej roli tutaj. My możemy tylko rolę pomocniczą mieć. I ja zawsze przypominam taką, może nie. W każdym bądź razie chodzi tam cały czas o ten chodnik przy drodze powiatowej. Problem polega na tym, żeby rozpocząć cokolwiek, projektowanie czy cokolwiek, to zadanie musi być wpisane w budżecie tak zwanego prowadzącego. Tutaj prowadzącym jest powiat. My możemy tylko dorzucić swoje środki finansowe, żeby zdopingować nawet, w ten sposób powiem. Robimy to bardzo ładnie przy drogach. Przy drodze jest w ten sposób, że 50% kosztów starostwa, 50% kosztów gminy, jak się dogadujemy. I jest dobrze, i są efekty. Ale tutaj przy chodniku jest pokazane, że gmina musi sfinansować 75% kosztów tego chodnika, pozostałe starostwo. 75%. I zawsze ja dostaję po głowie za ten chodnik w Czosnówce. Mało tego, w moje usta wkłada się takie coś, że ja nie lubię Czosnówki. Że ja nie lubię Czosnówki i nie będzie żadnych tam inwestycji. Takie nawet w usta wkładane są historie. Jeżeli ja bym nie lubiał tej Czosnówki, to nie byłoby tam kanalizacji, nie byłoby tam wodociągów, nie byłoby tam oświetlenia przy tej drodze spornej powiatowej, nie byłoby dróg osiedlowych, nie byłoby w starej wiosce drogi asfaltowej, nie byłoby strefy aktywności fizycznej, nie byłoby gminnego zakładu komunalnego, nie byłoby świetlicy. To w końcu ja kocham tę Czosnówkę, czy ja nie lubię tej Czosnówki? Jeden temat jest konkretny. My planujemy zadania jednoroczne i zadania są zatwierdzane przez Radę Gminy. Zadania zatwierdzane przez Radę Gminy. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą decyzji Rady. To, co zostaje w budżecie, ja muszę wykonać, bo inaczej miałbym kłopoty. Miałbym wtedy kłopoty przy absolutorium, bo dzisiaj to ja nie miałem żadnego kłopotu przy absolutorium, bo nie mam tam mojej żadnej winy. Ulica Jodłowa, ona jest planowana właśnie w przyszłym projekcie, bo teraz tu nie było. I nie ma co ani się oszukiwać, ani niczego, bo ten projekt, przecież wszyscy znamy od stycznia, jaki jest projekt i jak leci. Myślę, że trzeba skończyć z czarnym PR-em w Czosnówce. Komuś naprawdę zależy, żeby dopieprzyć wójtowi w tej Czosnówce. Komuś zależy, ale ja mam po to radnego z Czosnówki, żeby tam zrobił porządek. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze kilka słów zabrać odnośnie chodników przy drogach powiatowych, bo w Porosiukach również jest ten sam problem i prosiłbym tutaj, jeżeli jesteśmy i ktoś nas ogląda z powiatu, też rozmawiałem, chodziłem do pana starosty, rozmawiałem w sprawie tych chodników, bo też u nas jest ten problem w sprawie rozwoju miejscowości i nie mamy chodnika, ruch się natęża. I też jest ten problem. Policja też mieszkańców tam nęka na tej drodze, też, że idą nie tym pasem, co trzeba. Dzieci jeżdżą na hulajnogach. To jest ten sam problem. Także jak będzie to realizowane, to proszę nie zapominać też również o Porosiukach i o tym chodniku. Tutaj prośba do pana radnego, jak już uruchomi swoje kontakty,
to żeby pamiętał też o Porosiukach. Jeszcze mam prośbę do zastępcy, jakby tam wysłał kogoś z inwestycji i obejrzał u mnie ulicę Wspólną. Koniec, sam końcówka. Na całej 100 metrach, na całej woda? Szerokości stoi woda. Natomiast ja jeszcze chciałem uzupełnić pana wójta, bo tak pięknie ten katalog rzeczy, których by nie było, wymieniał, to jeszcze nie dodał, że komunikacji MZK by nie było, ale w innej sprawie. Ja bardzo proszę, szczególnie w zakresie dróg powiatowych. Miałem takie zdarzenie, no, bo śmieszniej to Szczesnówki właśnie. Dzwoni do mnie pani dziennikarka i mówi, że są kłopoty, bo trawa jest niewykoszona, ludzie muszą po trawie chodzić i tak dalej. No i pani dziennikarka, ciągnę ją za język, no ale co, no bo ludzie mówią, ale czy ktoś zgłaszał komukolwiek, czy w rejonie była informacja? No ona nie wie, nie sprawdziła. No to ja proszę, zwracajcie się. No więc mówię, dobrze, to ja to zgłoszę, tylko ten czas podejrzewam, zanim ona zrobiła wywiad, zanim się problem gdzieś tam przetarł przez radnego być może, no to pewnie z tydzień minęło. Więc ja dzwonię do rejonu, mówię, wykoście tą trawę. Dostaję następnego dnia SMS, kosi się. Więc może szybciej by było, gdyby to bezpośrednio zgłaszać. W gazecie inne odbicie poszło w słowie dzisiejszym. Nie wystarczy. Myślę, że temat wyczerpaliśmy już na dzisiaj. Zamykam 17. sesję Rady Gminy. Do widzenia, do zobaczenia. Pan przewodniczący się rozpędził i nie zamknął sesję, ale pozwólcie państwo, że ja bardzo podziękuję za pomoc w prowadzeniu tej gminy wszystkim radnym. Dziękuję za to, że mi pomagacie tą gminę prowadzić i żeby ona była rzeczywiście tą gminą wiodącą. Myślę, że wspólnie nam się uda. Dzisiaj przyjęliście państwo sprawozdanie. Sprawozdanie, gdzie sami zatwierdzacie, jako radni zatwierdzacie sprawozdanie, bo wcześniej zatwierdzacie budżet. Ja, skromny sługa, tylko wykonuję te zapisy. Podziękować także za absolutorium. Tutaj dobrze, że Sebastian powiedział, że to nie przeciwko. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo już myślałem, że jest inaczej. Po prostu przy tym komisji rewizyjnej było tak zwane potrzebne zatrzeczewienie się. Za każdym razem, przez tyle lat, co tutaj jestem w gminie, zawsze sekretarz rady opracowuje projekt pracy poszczególnych komisji. Komisja to potem wykreśla, dodaje, swoje punkty wstawia i zatwierdza sesją rady. Dlaczego to nie było zrobione, nie wiem, ale ja się temu przyjrzę, dlaczego to nie było zrobione. Powinno być projekt, komisja sobie dorzuca, bo przecież ja nie mogę tam ingerować, tak? Komisja sobie dorzuca, które chce dodać, które chce wykreślić i idzie to na... że no wuj coś narozrabiał, bo radni się zastanawiają, czy udzielić mu absolutorium. I dobrze, że sam powiedziałeś, że to nie chodzi o to, tylko chodzi o te procedury tamte, takie niedopracowanie, o, albo niedomówienie spraw, ale wewnętrznych. Myślę, że rozumiemy się. Chciałem państwu bardzo podziękować za to udzielenie absolutorium i za to, że wspólnie rozwijać naszą gminę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i moje ukłony.